Nazywam się Andrzej Dragan, jestem profesorem fizyki. Mówiłem o przedziwnych pomysłach, które ludziom przychodzą do głowy, żeby wyjaśnić nową fizykę, która jest trudna do wyjaśnienia w konwencjonalny sposób. Na pewno jest tak, że jest coraz więcej chętnych na studiowanie fizyki na naszym wydziale i nawet wśród tych najlepszych studentów, gdzie mam taki osobny kierunek dla nich, mimo podwyższania kryteriów i śrubowania ich rokrocznie, jest coraz więcej chętnych, którzy przechodzą przez te kryteria, więc wydaje się, że tak, że nauka przestała być czymś straszliwym. 20% pracowników OpenAI to są Polacy i to są absolwenci często MIM-u na Uniwersytecie Warszawskim i po prostu wyjechali do Doliny Krzemowej, gdzie było łatwiej tworzyć rzeczy, które chcieli tworzyć. Natomiast tam duża część to są Polacy. Jeden z założycieli OpenAI to jest Polak. Programiści polscy są świetni, są wyjątkowo dobrzy i Uniwersytet Warszawski odnosi wielkie sukcesy właśnie dydaktyczne, trenując nowe pokolenia programistów informatyków. Jak ja słyszę słowo nigdy, to tak jak często mówię, to ja przestaję słuchać, dlatego że to jest tylko objaw braku wyobraźni, więc nie wiem, czy coś takiego w ogóle jest jak nigdy, które byśmy potrafili sformułować. Niedawno byłem w Szanghaju, w takim instytucie naukowym, gdzie prowadzi się właśnie badania kwantowe i wysyła takie eksperymenty w kosmos. No i do tego instytutu się nie da wjechać Teslą z kolei. Na parking nie można wjechać samochodem Tesla nigdzie, w zasadzie w dużych, poważnych przedsiębiorstwach w Chinach, bo Tesla z kolei zbiera z kamer drogowych informacje, wysyła je na serwery do Stanów Zjednoczonych. No i jest podejrzenie Chińczyków, że to może być wykorzystane w celu szpiegowskich, więc to tego typu problemy są znane w rywalizacji przez tych różnych podmiotów gospodarczych, nie tylko, więc sądzę, to jest normalna sytuacja, że się ludzie wykłócają, oskarżają nawzajem. Myślę, że żyjemy w ciekawych czasach i przede wszystkim przewidywanie, co będziemy znajdować za jakiś czas, już przestało być możliwe. Raczej jest tak, że cokolwiek nam przyjdzie do głowy, to prędzej czy później się okazuje, że daje się to zrobić, więc ja jakichś specjalnych potrzeb nie mam tego typu. Natomiast wydaje mi się, że coś, co było nie do pomyślenia jeszcze parę lat temu, teraz jest codziennością nieomal, więc spodziewam się, że człowiek jest po prostu za głupi, żeby wymyśleć, co jest absolutnie niemożliwe do zrobienia jeszcze na tym etapie. I z tego powodu w zasadzie wszystko, co mam przyjdzie do głowy, prędzej czy później się stanie rzeczywistością. Ja się nie zajmuję tym w ogóle, poza tym, że wiem, że większość ludzkich opinii, przekonań nie jest uświadomiona do końca. To nie jest uświadomiona przyczyna tych opinii. Są zakorzenione w czymś, co można umownie nazwać podświadomością. A tego świadomego mózgu to głównie używam do racjonalizacji, czyli do przekonania siebie, dlaczego to, co nam się wydaje, a często się w tym mylimy, bo przyczyna głęboka leży zupełnie gdzie indziej. No i generalnie świadomość ludzka obsługuje bardzo niewielką część procesów, które zachodzą w mózgu. Chociażby z tego prostego powodu, że człowiek jest zbyt nieodpowiedzialny, żeby mu powierzyć świadome decydowanie na czymkolwiek, więc mózg przezornie większość decyzji podejmuje bez udziału świadomości. Nie mam specjalnych obaw, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. No, wydaje się, że rozwój jest niezwykle szybki i nie da się przewidzieć jego konsekwencji. Sądzę, że wyobrażenie sobie, że jakikolwiek scenariusz jest z całą pewnością zajdzie albo z całą pewnością nie zajdzie, jest nieporozumieniem. Trzeba być przygotowany chyba na wszystkie możliwości. Natomiast ja akurat jestem osobą ostatnią, którą należy dać o obawy, dlatego że ja jestem nieodpowiedzialny, mnie po prostu interesuje ten rozwój i jestem bardzo ciekawy, do czego to prowadzi. Niezależnie od tego, czy to nam się będzie podobało, czy nie. Takim incydentem, który się czasami zdarza, no to jest wytwór człowieka, który budzi zachwyt innych, chyba tak w największym skrócie. Chyba nie ma lepszej definicji, bo to nie ma. Nie można tego zdefiniować obiektywnie, to jest kwestia tego, jak coś jest odbierane. Chyba nijak, bo ja miałem plany zajmować się czymś zupełnie innym. Najpierw chciałem komponować muzykę filmową, chciałem być programistą, chciałem zajmować się sztuczną inteligencją kiedyś. Także miałem różne rzeczy, które nie były zupełnie związane z fizyką, a fizyka się pojawiła trochę później. Niedawno skończyłem czytać książkę Mustafy Sulejmana, jednego z twórców firmy DeepMind. Bardzo ciekawa książka, przynajmniej do połowy, potem się robi trochę nudno. Właśnie dlatego, że potem zawsze się dzielić opiniami, a na początku mówi o faktach i to mi się bardziej podoba. No tam są ciekawe rzeczy. On, moją ulubioną postać ze świata IT, czyli Jana Lekuna, cytuję tylko w jednym momencie. I to w momencie, jak przywołuje taki słynny pojedynek pomiędzy algorytmami AlphaGo a mistrzem świata Go Lice Dole. I przypomina, że Jan Lekun dzień przed tym pojedynkiem twierdził, że nie ma szans, żeby człowiek przegrał z algorytmem. Więc to jest taka ciekawa sytuacja pokazująca, jak jeden z najwybitniejszych specjalistów w tej branży
nie potrafię przewidzieć tego, co się wydarzy nawet z jednodniowym przeżeniem. Dlatego właśnie ja sądzę, żeby wiara nadmierna w cudze opinie miała jakikolwiek znaczenie.